Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na sport. Na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek Zagłębia Lubin mistrzem Polski. Piłkarki wywalczyły drugi z rzędu, a trzeci w historii złoty medal mistrzostw Polski i są jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w kraju. Przed meczem w Koszalinie na sukces liczyły zarówno Młyny Stoisław, jak i MKS Zagłębie. Oba zespoły miały o co grać, gospodynie musiały bronić swojej pozycji z uwagi na niewielką przewagę na przedostatnim startem Elbląg. Miedziowe natomiast, jeśli odniosłyby wygraną, obroniłyby tytuł. A taka sytuacja w historii klubu z Lubina jeszcze nie miała miejsca. Początek był różny, bo gdzieś tam musiałyśmy się jeszcze dograć, ale potem jak już się odpaliłyśmy, tak jak potrafimy grać mocno w obronie i skutecznie jakoś tam w ataku, stąd taki wynik. Mistrzostwo przypieczętowane tutaj w Koszalinie, no to usłyszeliśmy chwilą od trenerki, że to dla niej był bardzo szczególny sezon, bardzo szczególny mistrzostwo. No dokładnie tak, dla trenerki był to szczególny rok, miała swoje jakieś tam problemy. Naprawdę cieszymy się, że zdołałyśmy obronić tytuł z zeszłego roku. Dla nas też to jest wyjątkowe uczucie. Naprawdę szkoda, że nie udało nam się przed własną publicznością tego zrobić z Lublinem, no ale taki jest sport i dzisiaj się cieszymy, jesteśmy mega szczęśliwe. Spotkanie zakończyło się bardzo pewnym zwycięstwem miedziowych 33-15. To nie wynik mnie też mnie martwi, ale przede wszystkim brak woli zwycięstwa, brak jakiejś woli walki w tym meczu. To mnie też bardzo martwi. Zupełnie nie ta gra, którą pracowaliśmy przez cały tydzień na treningach. To nie wiem skąd to się wzięło. Dziewczyny, może myślą o wakacjach, nie mam zielonego pojęcia. W sobotę w ostatnim meczu sezonu lubinianki podejmować będą w derbowym meczu KPR gminy Kobierzyce. Miedź w meczu na szczycie pokonała Widzew i wzniosła w górę puchar za zwycięstwo w pierwszej lidze. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Czuka. Na wstępie chciałbym jeszcze raz pogratulować Miedzi awansu, zasłużonego awansu. Widzieliśmy też to na boisku dzisiaj. No my musimy jeszcze sobie zasłużyć i zapracować na ten awans. Mieliśmy dzisiaj tą pierwszą szansę na to, żeby się w Ekstraklasie znaleźć. Dzisiaj też myślę, że wielu z nas doświadczyło tego, jak można być blisko ogromnej euforii i szczęścia, a nagle być nie powiem, że na ziemi, bo my nie będziemy na ziemi, ale no, nie cieszyć się z tego, co dzisiaj mogło być, ale to jest tylko gdybanie. Mogło być, nie ma teraz to znaczenia. Mamy przed sobą ostatnią szansę, jeśli chodzi o bezpośredni awans i w tym momencie najważniejsze to, co przed nami. Dzisiaj już to, co powiedziałem, gratuluję Miedzi, zasłużenie, a my musimy ten tydzień, wierzę, że poczekać i że wtedy nasi kibice na naszym stadionie, że to będzie nasz mecz. Dziękuję. No dużo emocji dzisiaj było. Trochę ciężko nam było dzisiaj zespół, w sensie tak myślałem, że będzie ciężko zebrać ten zespół, bo jak widzieliśmy te szampany, te fety, te sceny, tak sobie pomyślałem, że nie, że tylko nie to. Ale no szacun dla chłopaków, bo no to, co dzisiaj pokazali, to nie mówię już tylko o charakterze, który oni mają ogromny, ale o jakości piłkarskiej, więc jeśli chodzi o sam mecz, byliśmy zespołem lepszym na pewno, choć w pierwszej połowie bardzo dobrze graliśmy, w drugiej mieliśmy już problemy, ale one wynikały z tego, że musieliśmy znowu zrobić zmiany takie, które wynikały no, z różnych rzeczy. No, jeszcze nie widziałem, żeby sędzia spolował zawodnika. Także złamał mu nos. No to z jednej strony to jest śmieszne, ale Szymon jest w szpitalu w tej chwili, więc to dla nas to nie jest zabawne. Więc te zmiany trochę wprowadziły nam kłopotu, ale i tak wybrnęliśmy z tego i no, ten kontrowersyjny rzut karny, też obroniony, dodał nam skrzydeł, więc przy kroju całego meczu na pewno byliśmy lepsi. No i tak jak tydzień temu w Gdyni mówiłem i trenerowi Tarasiewiczowi też mówiłem po meczu, że tak jak im nie odpuściliśmy, Widzewowi też nie odpuścimy i nikomu nie odpuścimy. Piłkarze Zagłębia Lubin podbudowani wysokim zwycięstwem w Radomiu bez kompleksów wyszli na spotkanie z pretendentem do tytułu Rakowem Częstochowa. Miedziowi ostatecznie wygrali 1-0. Boli, że tak dużo zrobiliśmy w tym sezonie, żeby zagrozić tutaj Lechowi w tej walce o mistrzostwo i
I założenie dzisiaj było takie, żeby dać sobie szansę w tej ostatniej kolejce, ale tego nie zrobiliśmy i no, jesteśmy smutni. Natomiast wierzę, że na koniec sezonu będziemy się cieszyli, bo ten sezon, jak podsumujemy, no to będzie dla nas tak czy siak udany. Natomiast jeszcze nie koniec tego sezonu, musimy walczyć teraz o wicemistrzostwo. I na tym się skoncentrować. Gratuluję Lechowi zdobycia mistrzostwa, Zagłębiu utrzymania się. Dzisiaj zadowiliśmy dwie drużyny, ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że za tydzień my się też będziemy mocno radować. Dziękuję. Tania? Dobry wieczór, panie trenerze. Robert Radczak, Polskie Radio. Chciałem zapytać pana o to, czy był pan zaskoczony, jak Zagłębie zagrało przeciwko Rakowowi? Czy były elementy, których się pan spodziewał? Czy też trener Stokowiec jednak czymś zdołał pana i pana podopiecznych zaskoczyć? Dziękuję. Ja zupełnie nie byłem zaskoczony. Zdawałem sobie sprawę, że w takiej konfiguracji, jak my tutaj personalnie przyjechaliśmy, że to będzie dla nas trudny mecz. No i momentami był trudny, momentami był łatwy. Mieliśmy swoje sytuacje i mogło to iść w drugą stronę. No i kilka tych szans było. Natomiast no, w tej końcówce, bo mówię o poprzednim też meczu, byliśmy mocno nieskuteczni i to zaważyło o wyniku, bo tworząc tyle szans bramkowych w dwóch meczach, strzelając jedną bramkę, to jest za mało i tego możemy żałować. Może zacznę od cytując klasyka, że pogłoski o naszej śmierci okazały się mocno przesadzone, ale tak naprawdę obrazuje to, jak rzeczywiście trudny był i dzisiejszy mecz i cały ten sezon, ale dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną. Ten mecz miał ogromne znaczenie dla klubu, dla zawodników, dla mnie, dla mojego sztabu, bo to był mecz bardzo ważny, tak, no wiadomo, dla układu tabeli przede wszystkim, ale też pokazał ciągłość, pokazał, że potrafimy wyjść z kryzysu, potrafimy sobie poradzić. Przychodząc tutaj do Zagłębia, no można powiedzieć przez te 4 miesiące, nie przez 6, tylko przez 4, no nie jest tak łatwo to wszystko poukładać, ale cieszę się ze zrealizowania celu i tego, że dzisiaj wygraliśmy z niebyle kim, bo z kandydatem do Mistrza Polski, który przegrał w tym roku, tylko do dzisiaj nie przegrał meczu. To już wszystko na dziś. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.